takiej, w ostatniej części, no, w takiej kolejności, w ostatniej kolejności, które dojeżdżają. Jest to też kwestia przygotowania tych powoli tych jednostek do włączenia ewentualnie do krajowego systemu, ale to z biegiem lat i ewentualnie, gdy gmina też wyrazi zgodę, bo to wiadomo, będzie wiązało się z jakimiś kosztami. I jeszcze jedna kwestia odnośnie tutaj do tego, to też już jest napisane, prośba do komendanta głównego o przekazanie samochodu do Rydzewa, to jest samochód Mercedes na taki ratownictwa chemicznego, na podwozie ratownictwa chemicznego. No na razie ze skutkiem jeszcze komenda główna nie przekazała żadnej informacji. Teraz znowu wiem od komendanta powiatowego, że jest możliwość przeniesienia samochodu z OSP Jeziorowskie do Rydzewa, bo gmina Kruklanki. Wójt gminy Kruklanki wyrazi zgodę. Nie, no tutaj akurat z Jeziorowskich, to z tego co wiem, to będzie no tak praktycznie za darmo do przekazania ten samochód będzie, oni będą mieli dwa samochody, dostaną z projektu tego, co my żeśmy pisali, jednego. My nie pisaliśmy. Ale no, byliśmy partnerską gminą Giżycko, Kruklanki się z jednego projektu załapały na jeden i później Polska, Litwa też bodajże dostały, też przeszły, to także mają, dostaną dwa nowe samochody na terenie, jeden z tych samochodów trafił najprawdopodobniej używany do naszej gdzieś gminy, no najprawdopodobniej do Rydzewa. Także mówię, te 36 tysięcy już praktycznie już jest w tych dwóch jednostkach rozdysponowane, także ten sprzęt już taki jest, to tylko tyle chciałem jeszcze powiedzieć. Bo wcześniej mówiłem. Ale pan ma z czym wyjechać. Już masz z czym wyjechać. Bardzo proszę, panie radny. Mam jeszcze prośbę, czy była możliwość wykonania drugiego punktu czerpania wody w cmentarzu. Drugie nowe granie już. A mi się też nie będzie większego problemu, rura jest chyba tak czy inaczej tam pod spodem, może. Otrzymali Państwo kopie pism, jedne dotyczące oświadczeń majątkowych. Państwa radnych tam żadnych uchybień większych nie było, plus jednej pomyłki pana radnego Cimochowskiego, ale to wynikało ewidentnej pomyłki. Zostało to, jeśli można powiedzieć, korekta została złożona, napisana, także rozmowa też była w Urzędzie Skarbowym, co trzeba zrobić. W jednym egzemplarzu pan radny dopisał jedno zero więcej, także powstała rozbieżność. W jednym z oświadczeń, z jednym z kopii. W jednym egzemplarzu oświadczenia. Kolejne pismo Państwo by otrzymali od rzecznika dyscypliny finansowej. Kopię również Państwo macie, także myślę, że zwolnicie mnie Państwo z odczytywania tego, do poznania się. Ja ze swojej strony tyle. Czy jeszcze jakieś pytania są? Bądź głos Państwa Rady Mikrobudowej Kości już nie mamy. W takim razie po wyczerpaniu porządku obrad zamykam 30. zwyczajną sesję Rady Gminy w dniu 15 listopada. Dziękuję bardzo Państwu. Thank you.